24 kwietnia minęła 130. rocznica urodzin najsłynniejszego malarza sztuki naiwnej pochodzącego ze Śląska, Teofila Ociepki. Z tej też okazji Muzeum Śląskie postanowiło przygotować wystawę, która ma przypomnieć sylwetkę artysty, a także dać możliwość zapoznania się z 50 pracami tego artysty. Mamy nadzieję, że pokazane na wystawie prace będą mogły Państwu pokazać, jak bogate spektrum było twórczości Teofila Ociepki, jak pięknie malował i jak to malarstwo w jego wykonaniu jest wielką afirmacją życia. Wystawa jest też sposobnością przypomnienia różnorodnych aspektów życia Teofila Ociepki. Z pewnością niewielu z Państwa wie, że był powstańcem, brał udział w pierwszym powstaniu śląskim, a później starał się do przyjęcia do policji, która formowała się w śląskim garnizonie. Niektórzy z Państwa na pewno wiedzą, że część swojego życia spędził w Katowicach, natomiast od lat 60. mieszkał w Bydgoszczy i jest to łącznik pomiędzy Katowicami a Bydgoszczą. I w Bydgoszczy odbywa się największy konkurs twórczości nieprofesjonalnej imienia Teofila Ociepki. Na naszej wystawie zgromadziliśmy dzieła zarówno z kolekcji Muzeum Śląskiego, jak również z wielu innych kolekcji muzealnych w Polsce. Udało nam się też pozyskać obrazy z kolekcji prywatnych, w tym takie, które od wielu, wielu lat nie były nigdzie pokazywane. Tytuł wystawy zapożyczony jest z filmu Lecha Majewskiego Angelus, w którym promień Saturna odgrywa jedną z ważniejszych części budujących narrację. Stąd też udało nam się pozyskać trzy jedyne w polskim muzealnictwie obrazy z serii Saturnianów Teofila Ociepki. Jest to należący do kolekcji Muzeum Śląskiego Niedźwiedź Saturna, z kolekcji Muzeum Historii Katowic Latająca Krówka Saturna oraz z kolekcji Państwowego Muzeum Etnograficznego w Warszawie Mamut Saturna. Ale to nie jedyne prace, które Państwo tu możecie zobaczyć. Wystawa podzielona jest na kilka części. W pierwszej zobaczymy obrazy, o których mówiłam. Następnie możemy zobaczyć obrazy, które w jakiś sposób związane są z górnictwem, czyli też z miejscem pracy Teofila Ociepki. Ulubionym motywem malarza, którym poznać możemy całe spektrum jego wyobraźni, są fantastyczne dżungle. Jest to zarówno Dżungla Wielka z kolekcji Muzeum Śląskiego, jak także inne obrazy, w którym możemy zobaczyć fantastyczne zwierzęta, bujną roślinność i afirmację życia. W innej części ekspozycji prezentujemy fantastyczne stworzenia znane z mitów, legend i podań, takie jak bazyliszek, hydra czy utopiec. Utopiec, którego Państwo będziecie mogli zobaczyć, to prawdopodobnie dzieło, jakie prezentowane było na pierwszej wystawie zorganizowanej dla amatorskiego ruchu plastycznego w 1947 roku w Bytomiu. Radość życia, umiłowanie przyrody obecne są m.in. na obrazach ukazujących łąki pełne koni, radośnie brygających. To obrazy m.in. ze zbiorów Państwowego Muzeum Etnograficznego w Warszawie oraz Muzeum Górnośląskiego w Bytomiu. Ale ciekawą też tematyką w pracach Teofila Ociepki, nie tak częstą, są obrazy, które prezentują kopalnie, wnętrze kopalni czy zawód górnika. I takie również znajdziecie Państwo na tej wystawie. Oprócz obrazów, Teofil Ociepka wykonywał również rysunki. W rysunkach widać jego kunszt. Widać, jak biegle posługiwał się tym medium. Zachęcam Państwa również do obejrzenia rysunków, w których autor pokazywał również swoją wrażliwość społeczną. Niektóre z nich pokazują biedę, pokazują życie codzienne na Śląsku. Zachęcam Państwa również do pewnej zabawy. Na wystawie prezentowany jest obraz, który chyba prezentowany jest w muzealnictwie po raz pierwszy, ale występuje na jednej z kronik filmowych z lat 50. Być może Państwo znajdziecie tą kronikę, a obraz w kolorze zobaczycie na naszej wystawie.